Cześć, Sin Ciao. Dzisiaj jest już niedziela, 27. Wczoraj praktycznie nic nie nagrywaliśmy poza kilkoma jakimiś pojedynczymi ujęciami, ponieważ troszeczkę jakoś się rozwinęła moja choroba z brzuchem i wczoraj się nie najlepiej czułem, bo mnie przedwczoraj jakoś tak mocniej bolał brzuch. W nocy z przedwczoraj na wczoraj jakoś jakby nie przestał boleć, ale wczoraj za to byłem jakiś osłabiony, bez sił. Nie miałem po prostu ochoty na nagrywanie niczego specjalnego. A wczoraj mieliśmy lot z Da Nang do Hanoi. Od wczoraj wieczorem jesteśmy w Hanoi. Nawet wczoraj dużo nigdzie nie chodziliśmy. Dosłownie zrobiliśmy tutaj rundkę 15 minut po uliczkach. Więc możliwe, że mam jakieś ujęcia. Aha, jeszcze wczoraj z lotniska z Da Nang mam jedno ujęcie, które wkleję teraz tutaj. Jesteśmy właśnie na lotnisku Da Nang. To jest terminal lotów chyba domestic, czyli wewnątrz kraju. Nie jest za duży. To jest cały terminal. Jest tylko 9 gate'ów. I z ciekawostek, tutaj są różne pamiątki. Można sobie kupić różne pamiątki. Jedną z pamiątek jest czosnek. Co myślisz o kupnie czosnku jako pamiątka? No więc tutaj właśnie w Wietnamie można sobie kupić jakieś pamiątki, jakąś na przykład biżuterię, inne różne fajne rzeczy. I w tym między innymi czosnek. Potem wieczorem, tak jak właśnie mówiłem, zrobiliśmy sobie taką rundkę tutaj w Hanoi dookoła kilku uliczek. Z 15-30 minut może. Jak na razie bardzo, bardzo nam się podoba, ponieważ no Hanoi to jest taki właśnie Wietnam, jak ja sobie wyobrażałem. Bardzo ciekawy, barwny, ciasne uliczki, jakieś kamienice, dużo właśnie jest Wietnamu, taki właśnie Wietnam, jak ja sobie wyobrażałem. Takie właśnie mocno azjatyckie miasto, ma jakiś taki swój klimat, no jest bardzo charakterystyczny, różni się bardzo od innych miast, miasteczek. Na razie bardzo nam się podoba, bo jest taki właśnie charakterystyczny, ma coś w sobie. Wieczorem tutaj zawsze są, przynajmniej w weekend, bo jeszcze nie wiem jak będzie w tygodniu, jest to jakaś muzyka na różnych takich skrzyżowaniach na rogach, więc wczoraj też nagrałem kilka ujęć z takiego jakby koncertu, pokazu. Bardzo fajnie, naprawdę grają wietnamską muzykę. No i wczoraj spaliśmy dzisiaj do rana. Jesteśmy w sumie w hostelu. To jest hostel, który ma dwa pokoje dormowe, chyba po 8 łóżek. Nie, po cztery łóżka, czyli w sumie 8 osób w jednym pokoju dormowym. Na pierwszym i drugim piętrze. A my mamy pokój private room z prywatną łazienką na trzecim piętrze. I to wszystko, co jest w tym hotelu, w tym hostelu. Mamy na szczęście właśnie prywatną łazienkę. A tak, poza tym, no to zaraz może pokażę pokój. No okej, nic specjalnego. Niestety właśnie mamy z jednej strony trochę głośno, bo mamy tutaj okno i taki przechodni balkon, przez który się wchodzi na rooftop, gdzie jest śniadanie. No śniadanie jest, nie ma nic do wyboru, jest tylko po prostu smażone jajko z bułką, więc dosyć, no taki po prostu standard mocno hostelowy. Ma być śniadanie, bo mają jakby darmowe śniadanie, no to jest darmowe śniadanie, ale nic specjalnego. Nie ma nawet herbaty, ani kawy, nic nie ma zupełnie do picia, jakby ze strony hostelu. No i jest tutaj dosyć głośno, bo mamy tutaj okno na taką właśnie uliczkę, gdzie tam zaraz na skrzyżowaniu są właśnie te koncerty. Z jednej strony głośno, ale nawet dobrze spaliśmy, bo to jest taki, to nie są hałasy Chińczyków czy Wietnamczyków, którzy się drą, krzyczą, tupią i tak dalej, tylko taki gwar. To jest całkiem przyjemne, a szczególnie ta właśnie wietnamska muzyka. No i dzisiaj jeszcze też się tak nie za dobrze do końca czułem, coś mi jeszcze trochę brzuch pobolewał. Więc dzisiaj zadzwoniłem na ubezpieczenie, umówili mi wizytę w szpitalu, byliśmy w szpitalu Hanoi French Hospital, czyli francuski szpital w Hanoi.
To jest jakiś tam prywatny szpital. No, bez rewelacji, w porządku. Ogólnie jakby moja wizyta bardzo, bardzo pozytywnie. Przyszedłem, mieli już wszystkie moje namiary. Ubezpieczyciel dał im namiary. Znaczy w sensie, że zgadza się zapłacić za moją wizytę, więc po prostu przyszedłem, wypisałem tam taką bardzo króciutką ankietę, podpisałem się, zaraz lekarz mnie zabrał do sali, sprawdzili tam mi ciśnienie, temperaturę, pan obmacał lekarz mój brzuch. Powiedziałem jeszcze, że tam coś możliwe, że czułem jakby wątrobę, bo tak mnie tam uciskała. Więc wzięli mnie jeszcze na ultrasonografię, na USG jamy brzusznej. Wszystko w porządku, wszystko w porządku. Dostałem jakieś tam leki. Tutaj mam leki, dostałem coś takiego. Jeszcze jakiś Motilium. I jakiś jeszcze jeden lek. Dostałem nawet zdjęcia mojej jamy brzusznej. Tu jest, nie, chyba wątroba, wątroba, nerki, jakaś aorta i tak dalej. Bo tu mam cały wypis od lekarza. Tak, wątroba, to nawet nie wiem, co to znaczy, nie wiem, co to znaczy. Kidney, spleen, aorta, bladder, nie wiem nawet, co to znaczy po polsku. Ważne, że wszystko jest w porządku. I nagle ozdrowiałem, jak lekarz mi powiedział, bo jakoś sobie coś sobie wymawiałem po prostu, że coś musi mi być, no bo coś mnie brzuch boli. Ale lekarz powiedział, że wszystko jest w porządku, znaczy no jakieś po prostu zatrucie, coś wnioskował z objawów, że jest jakieś zatrucie pokarmowe, ale ogólnie wszystko w porządku, przepisał mi właśnie te leki, które pokazałem na 5 dni chyba. Wizyta wszystko bezgotówkowo. Leki dostałem też bezgotówkowo, wszystko ubezpieczyciel pokrywa. Jakbyście się pewnie pytali, jakie mamy ubezpieczenie, mamy ubezpieczenie Karta Planeta Młodych. Jest to no, chyba trzeci raz w naszej historii korzystamy z tego ubezpieczenia, znaczy jakby, że jesteśmy u lekarza, korzystamy w ten sposób aktywnie. Zawsze bezgotówkowo, zawsze sprawnie. I co najśmieszniejsze, to ubezpieczenie kosztuje 110 zł, najwyższe ubezpieczenie, najwyższa opcja, bo też ze sportami ekstremalnymi, 110 zł rocznie. Bez sportów ekstremalnych kosztuje 70 zł, więc jak najbardziej polecamy to ubezpieczenie, Karta Planeta Młodych. Na koniec wizyty, zanim opuściliśmy, wyszliśmy ze szpitala, dostałem jeszcze fakturę do podpisania za moją wizytę. Mimo że jej nie płaciłem, to nie, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, że musiałem właśnie podpisać tę fakturę. No i tam tylko zerknąłem właśnie, jaka była kwota za moją wizytę, za to wszystko, co opowiadałem. Było coś trochę ponad 5 milionów, czyli jakieś 900 tysiąc złotych. Więc no całkiem sporo, jak na pół, no w sumie tam spędziliśmy, nie wiem, pół godziny, może maksymalnie godzinę, nie no, z pół godziny, z większość czasu czekałem. Do szpitala pojechaliśmy dzisiaj Uberem. To jest bardzo tani Uber w Wietnamie, ponieważ kosztuje 90 groszy za kilometr i jakieś 5 groszy za minutę chyba, więc śmiesznie tani. Za prawie 7 km zapłaciliśmy 36 tysięcy, czyli niewiele ponad 6 zł. A później ze szpitala wracaliśmy już na piechotę, więc zrobiliśmy sobie taki spacer. Odwiedziliśmy jakieś tam jezioro, szliśmy wzdłuż jeziora, takie, no, zaraz tu wkleję zdjęcia, bo to niesamowicie wyglądało.
jest tam mnóstwo Wietnamczyków przychodzi i z psami na przykład, i biegają, i truchtają, i chodzą sobie. Bardzo, bardzo fajnie to pozytywnie wygląda. Potem jakimiś tam szliśmy uliczkami i tak dalej, też może tutaj wstawię ujęcia. W środku miasta, jesteśmy w środku miasta, a tutaj sobie kurki chodzą. Jakie ładne. Ja nie pamiętam, są to odmiany karzełkowe. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie wygląda Hanoi. Zostaniemy tu na pewno jeszcze na kilka dni, może na tydzień. Może krócej, bo mamy tutaj jeszcze opcję jechania do Sapy, czyli tam w górne rejony, w góry. I jeszcze na Halong Bay, czyli ta wycieczka po tej zatoce, najsławniejszej, jednej z najsławniejszych zatok, na pewno najsławniejsza w Wietnamie, Halong Bay. I jeszcze na wyspę Cat Ba, ale to zobaczymy, bo jest średnia pogoda, jest dosyć chłodno, więc jeszcze musimy to przemyśleć, jak i kiedy, gdzie jedziemy. No ja na szczęście ozdrowiałem, tak jak mówię, momentalnie nabrałem sił, tak że byliśmy w stanie wrócić właśnie te 6 km na piechotę. Nie, czy to było mniej? Już nie pamiętam, no jakiś tam kawałek. No, więc to będzie chyba na dzisiaj tyle. Myślę, że jutro będę miał więcej sił i więcej jakiegoś, więcej energii, więc postaram się Wam nagrać, bo jest to naprawdę bardzo fajnie w Hanoi. A na dzisiaj to będzie chyba w takim razie tyle. Mam nadzieję, że Wam się taki troszeczkę inny vlog podobał i zrozumiecie to, że byłem chory. Mam nadzieję, że mimo wszystko właśnie Wam się podobało i będzie szansa, że dacie nam łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś komentarze, to pamiętajcie, że możecie pisać w dole i zawsze na wszystko odpowiadamy. A jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to fajnie, jak też zostawicie subskrypcję, kliknijcie subskrybuj. No i dobra, w takim razie tyle, na razie, cześć, jeszcze zrobię tu kilka ujęć z zewnątrz.